Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie test OTG USB, czyli inaczej mówiąc to, co możemy podłączyć do naszego smartfona Samsung Galaxy S7. Przygotowałem tu troszeczkę urządzeń, jak widzicie, myszki kablowe, bezprzewodowe, dysk twardy z NTFS, formatem plików, jakiś hub USB, jakieś pendrive, czytnik kart pamięci. Zobaczmy sobie po kolei, co możemy zrobić. Tu kabelek USB OTG, możecie mieć też bez tego kabelka, nie bez tego, bez tego przepraszam. Ten kabelek służy tylko i wyłącznie do podłączenia zasilacza i zasilenia urządzenia jakiegoś USB, które wymaga więcej. To jest taki bardziej wypasiony kabelek, o, ale możecie zwykły też mieć bez problemu. Dobra, podłączmy sobie ten kabelek, zobaczmy, co tutaj Samsung Galaxy S7 będzie wyprawiał z różnymi urządzeniami. Pierwszą rzeczą, jaką podepniemy, może pendrive 64 giga. Ten akurat jest przerobiony na pendrive botowalny z Asusa, z laptopa. No, sprawdźmy sobie, czy odczyta. Jeżeli smartfon odczytuje OTG, to automatycznie wyświetli listę folderów. Jakiś film testowy nawet jest. Odtwarzacz i powinien otworzyć. Otwarza bez problemu. Dobra. Działa. Pendrive działa. Drugi pendrive, jakaś dwugigówka. Działa bez problemu. Czytnik kart pamięci. Działa. Zastosujmy sobie teraz huba USB, żeby podłączyć na przykład 3 pendrive na raz. Hub się świeci, zasilanie weszło. Tu mamy czytnik kart pamięci, wyłączmy ciach. Pendrive. I trzeci pendrive. W ten sposób. Zobaczmy, czy wszystko wykrył. Po kolei wykrywa różne urządzenia. Do tego wszystkiego podłączmy sobie jeszcze jakąś myszkę, może bezprzewodową. Jeszcze mamy jakąś tu Logitecha. O, tak, żeby było 4 urządzenia. Ciach. O. W ten sposób. Zobaczmy, czy to wszystko działa. Za pomocą myszki, jak widzicie, już pojawił się. Sorry, przesuniemy trochę, poza mało miejsca. O. Za pomocą myszki sobie wchodzimy teraz w urządzenia. Zobaczmy, ile jest tu urządzeń. Zobaczcie. 3 urządzenia pamięci masowej, czyli 3 pendrive'y. Znaczy pendrive i tutaj to. Plus jeszcze urządzenie HID, czyli nasza myszka. Wszystko działa. Wejdźmy sobie do jednego. Oczywiście możemy sobie wejść, gdzie tam chcemy. Jakieś zdjęcie. Sobie otworzyć. Wyjść, skopiować. Przytrzymać dłużej lewym przyciskiem, więcej. Przenieść, kopiuj z pamięci na pamięć. Spróbujmy sobie skopiować z tej pamięci na drugą pamięć, o, na tą na przykład. Gdzie my tu byśmy chcieli wkleić? Wejdźmy do jakiegoś folderu. Nie wiem jakiego. Może tu? Gotowe. I wkopiowane. Tak więc bez najmniejszego problemu działa tutaj OTG z kilkoma urządzeniami naraz. Tak jak widzicie, i myszka, i różne. Tak więc OTG na wypasie. Sprawdźmy sobie teraz działanie. O, rozłączmy sobie jakieś tam urządzenia, żeby trochę miejsca mieć. Wsadźmy sobie drugą myszkę, czyli mamy teraz przewodową i bezprzewodową. Dwie myszki. Jedna działa, druga działa. Widzicie to? Możemy na dwóch myszkach sobie działać, ale oczywiście jedna się pokazuje. Dobra, podłączmy sobie teraz może dysk. Tutaj mamy twardy, 2,5 cala, ale on jest w formacie plików NTFS. Nie powinien być odczytany. Prawdopodobnie system odczyta go jako błąd, trzeba sformatować, bla bla bla, do FAT32. Ale jeżeli byście się uparli i chcieli odczytywać dyski NTFS, to musicie zainstalować sobie Total Commandera Plus, taki dodatek specjalny NTFS Go, czy jakoś tak się nazywa. Dzięki temu dopiero będziecie mogli właśnie wykorzystać dysk NTFS do odczytu. Sprawdźmy, czy odczyta taki dysk. Raczej będzie jako błąd. Sprawdźmy. Tak, nośnik USB, tak jak widzicie, jest tutaj napisane. Nie zostanie odczytany. Uszkodzony, trzeba byłoby sformatować pamięć tą masową, czyli właśnie tego, ale nie chcemy formatować, bo wiemy, że jest poprawny ten dysk, więc nie róbmy tego.
OK, tak więc NTFS-a nie odczytamy. Pendrive'y FAT32, FAT16, wszystko działa, myszki działają, klawiatury też zadziałają. Tak z ciekawości zobaczę, co zrobić z takim hubem USB 3.0. Ma on też kartę sieciową. Tak, z ciekawości. Czyli do huba podłączony huba. Tutaj świeci, tu świeci. Karta sieciowa, nie mam pojęcia, czy by zadziałała, ale sam interfejs tutaj nie informuje nas, żeby jakaś dodatkowa karta sieciowa była, ale sprawdzę sobie w ustawieniach jedną rzecz. Czy gdzieś tu nie ma czegoś nowego, o czym nie wiem. Na przykład podłączamy sobie kartę sieciową, a tu coś nowego nam wchodzi, zaawansowane funkcje. Tutaj nie. Galaxy Labs, czy tam jest coś ciekawego? Nie, tam nie będziemy wchodzić, tam nie będzie nic akurat w związku z kartą sieciową. O, tu połączeń więcej. Tu nie. Nie widzę innej jakiejś opcji. Router USB, router Bluetooth, dobra. Tak więc, jeżeli chodzi o OTG USB, bez problemu, podłączmy sobie jeszcze do, czyli tak, hub i podłączmy sobie teraz do następnego huba. Kilka urządzeń. Zobaczymy, czy to tak zadziała. O, działa. Już widzę, że działa. Myszka. Działa. I jeszcze jeden pendrive, czyli mamy hub do huba. O, teraz podłączmy jedno urządzenie do tego huba. Teraz sprawdzimy, czy odczyta. O, tak. Bez problemu. Możemy, zobaczcie, hub do huba, czyli taką gwiazdę robić, jeżeli chodzi o sieć. Oczywiście po USB, tak więc nie do końca sieć. Ale możemy podłączać sobie tyle urządzeń, ile tylko chcemy i działa to. Wszystko działa. Zasilanie z naszej S7 jest mocne. Jak widzicie, możemy podłączyć ileś urządzeń naraz i to wszystko po prostu działa. Dobra, to by było, myślę, na tyle. I tak więc USB OTG mamy dość mocno przetestowane. Działa fajnie, jest naprawdę na plus i można spokojnie łapę w górę dać. Oczywiście NTFS-a nie odczytuję jako natywne. Szkoda trochę, ale zawsze można, tak jak mówiłem, doinstalować sobie kwestie tutaj Total Commandera lub innego programu z dodatkiem NTFS i będzie odczytywał i nie trzeba żadnego roota robić. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam.